Hej, witajcie z tej strony Su i to jest kolejny oczekiwany odcinek Let's Playa do Might and Magic 8. Na czym skończyliśmy? Tak, w tej zbrojowni, a raczej orężowni i na zwolnieniu Simona Templara. A to ciekawe, zobaczcie. Pokazuje się Simon Templar rycerz, mimo że go nie ma. Dziwne, nie powinno, to jest jakiś bug. Tak, zapisałem sobie listę typów, do których muszę odwiedzić, żeby się jeszcze troszeczkę pouczyć. A tymczasem, zanim jeszcze cokolwiek pójdę sprzedawać czy kupować, kontynuujmy zwiedzanie oraz chodźmy po Minotaura. Księgozbiór magicznej wiedzy. Magia ognia. Magia ognia, magia... Aha, okej, dobra. Tam była magia ciała i inne, umysłu. A tu jest akurat ta taka bardziej ofensywna. Powietrza, ziemi, wody. Dobra, sprawdźmy coś. Chcę coś sprawdzić. Duch, ciało. Ten ma wszystkie. Jezu, jaki koks. Ten ma wszystkie ducha i umysłu. Księgozbiór magicznej wiedzy. W ogóle bardzo ładnie się oni uzupełniają, muszę to przyznać. Na razie jest całkiem fajnie. Spowolnienie, oszołomienie. Na razie nie będę tych złotych kupował ksiąg, bo to jest jednak zbyt mocne dla mnie. Jak na razie. Odporność ognisty, pocisk, światło pochodni. Wszystko mamy. Okej, dalej. Idziemy w drogę. Yeah. Ojej, już się wystraszyłem. Całej krainy. Butki, takie butki 8. Bardzo fajne buty, aczkolwiek strasznie drogie. Kamienna skóra. To są rzeczy. Aha, no tak, miałem coś sprzedać chyba, z tego co wiem. Sprzedaj. Sprzedaj. Plus 3, nie, tego nie sprzedamy. Pałka. Odporność na magię ciała. Plus 1. O, to jest całkiem fajne. Jezu, czemu to jest takie drogie? Rozprysk kwasu. Wkurza mnie ta miotła, co tam zamiata. Wielki wybór pradawnych artefaktów. No ten ma przynajmniej fajny głos. Wielki wybór pradawnych artefaktów. O, wow. To są jedne z lepszych rękawic w grze, z tego co pamiętam. Takie minotaurowe, bardzo fajne są. No, ale też kosztują 2000. Podział życia, bardzo fajne zaklęcie. Jednak przydałaby się księga, nie zwój. Mocny pas, cnoty, bitewny szał. Okej. Okay. Wielki wybór pradawnych artefaktów. Chcę przedmiotów, okej. No dobra. Kurde. Kto miał rozbrajanie do cholery? Ty miałaś. Chciałabym wiedzieć. Cicho! Przestań śpiewać, muszę cię zwolnić, bo mnie wkurzasz. Moglibyśmy to wykorzystać. 150, 150, dobra, to idzie i tak na sprzedaż. To są straszliwe śmieci, moi drodzy, ale... Wiecie jak to jest na początku gry, to po prostu... Wszystko jest skarbem. Dobra, tutaj jest Minotaur, z tego co wiem. O, tutaj. Okej, dobra, mamy Minotaura. Wygląda tak. Hej, cześć. Mam na imię Arius Minotaur. Ekspert w arce mieczem. Okej. I tak ciebie zwolnimy, ziomal, więc nie będę wydawał 2000 na ciebie. Arcymistrz i mistrz. Nauczyliśmy się. Co tu jest? Noc kryształ imperium. Cały czas gadają o tych samych rzeczach, jak widać. Powtarzają się te tematy. Tu jest pusty dom. Krypta czasu. Wiecie co? Powiada się, że krypta czasu istniała tu przed Ravenshore. Miasto zostało zbudowane wokół niej. Podobno ukrywa w sobie skarb starego imperatora Thorna, który rządził tym krainem setki lat temu. Nikomu jeszcze nie udało się otworzyć tej krypty. No to wzbudziła naszą ciekawość standardowo. Ekspert w walce maczugą. Okej. Dobrze wiedzieć. Dzięki za info. Kurde! I tu jest ekspert w walce włócznią. Czyli raczej nie zainteresowany jestem tym.
Mistrz w walce sztyletem. O, tu mieszka. I arcymistrzyni Karla gdzieś tam. Okej. Zwiedzajmy dalej. Chodź z nami. Nie, to się pieprz. Jak nie chcesz. Drzwi są zamknięte. Tefak, dlaczego drzwi, skoro to jest skrzynia? Ludzie, proszę was. Jak można tak nie dopracować? Turniej Archmage. Nie będę brał tego questa, ponieważ nie jestem za dobry w tej grze. No chyba, że mnie poprosicie, że chcecie, żebym ten quest wykonał. Aczkolwiek nie jestem za tym. Arcymistrz kupiectwa. By the way, zaraz sprawdzimy. Kupiectwo może mieć tutaj na mistrzowskim. Bardzo dobrze. Jak widać, kapłan jest przekonujący. Ciekawy dlaczego. Nieznajomy. Opowiada o tym typie. I tutaj to samo. Jak mało ciekawe rzeczy. Dobra, trudno. Troszkę się podtopiłem. Regnanie. Kupcy rudy. Czyli w Alvar jest, dowiedzieliśmy się, że są kupcy. Kup pulpet to bleska, sprzedaj owoc to bleska. O. Kurde, widzicie? Widzicie jaki wstyd? Gdybym pozbierał te wszystkie owoce wtedy z tej karawany, to bym mógł temu typowi sprzedać. No ale trzeba to zapisać. Kupuję owoce to bleska. To berska, Boże, jakie to jest dziwne. To wygląda jak slumsy, jak cielnica slumsów. Niszczyciel. Opowiada cały czas tutaj koleś o tym niszczycielu, który przyszedł i stworzył kryształ, zło. Ten też opowiada. Wszyscy są zaaferowani. Ser. Nie wiem, co to miało znaczyć. O, fuck. Źle. Ekspert posługiwania się kolczugą. W ogóle tutaj wszyscy są chorzy w tym. Ekspert walce kijem i arcymistrz. Jeszcze tutaj sprawdźmy. Ekspert posługiwania się magią wody i arcymistrz. Również zbieramy info. Wędrowny mag. Cały czas o tym typie na rynku opowiada. Opowiadają ci ludzie. Magia światła. Super, tu jest ekspert magii światła. Aczkolwiek chyba nie mam jej poznanej, a szkoda. Mistrz w strzelaniu z łuku. Chyba nie mam nikogo, kto jest mistrzem. W ogóle arcymistrzostwo strzelania z łuku może otrzymać w tej grze tylko Dark Elf, czyli Mroczny Elf. O, właśnie się dowiedzieliśmy, że to błogosławione ziele, które szukamy, mamy questa z tym, mogą mieć przemytnicy z Ravenshore. Czyli bardzo fajnie. Ekspert naprawy przedmiotów. Szybka Jeni. Ciekawe, w czym jest taka szybka. Jezu, zawsze kręcę się wokół tych domów i nie mogę znaleźć wyjścia. Tutaj jest nic ciekawego. I jeszcze ostatnie cztery domki do zwiedzania. Misja. Watahy dzikich wielków krążą po tej okolicy. Okej, musimy zabić jakieś wilki w ich leżu i takie tam. Czujcie się jak w domu. O. Proszę bardzo. Rozbrajanie percepcja. I alchemicz oczywiście. Mistrz w walce toporem. Chyba też raczej na razie nas nie interesuje. Chociaż Minotaur, z tego co wiem, mogą mieć topory bardzo wysoko. Nawet na arcymistrza, no tak. No to topór sobie palniemy na czwóreczkę. Rozbrajanie. On będzie naszym małym czołgiem. Więc rozbrajanie atletyka się przyda, walkę bronią na pewno. No i zbroję płytową. Chycę podłogę i walkę bronią. I zbroję płytową. Okej. I chycę podłogę. Kryształ. Dobra. Zwiedziliśmy całe Ravenshore. Wiem, nudne, bo ponieważ się nie poruszamy po mapie, tylko biegamy sobie, ale tak musi być. Jeszcze teraz szybko zbierzemy rzeczy z tych wszystkich śmieci. On i tak jest chory, więc możemy teraz pozbierać stąd. No, są śmieci, ale wiecie, zidentyfikować i sprzedać. Boże, jak on cierpi. Rok. Jeszcze jakaś kubka śmieci jest? Jest, okej.
I jeszcze tutaj chyba dwie. Ale ciekawych rzeczy, o kurka. I widzicie, i nawet sztylety te fajne i grabie. Super. I wcale nie musimy teraz, moi drodzy, kupować niczego, bo już mamy. Wystarczy to zidentyfikować. Einzweidrei. Mogli... Nie wiem. Chciałabym wiedzieć. Nie wiem. Trzymaj. Nie wiem. To do identyfikacji. Chciałabym wiedzieć. O jest, ona mnie tak irytuje tym swoim śpiewaniem. Naprawdę, to jest jeden z bardziej interesujących. Irytujących bohaterów w ogóle w grach. No ale nieważne, mamy dla niej sztylet. Moglibyśmy to wykorzystać. Trzymaj. Halabarda, bojowe ogrzyki. Moglibyśmy to wykorzystać. Długi sztylet do identyfikacji pójdzie. Dobra, weź ty w ogóle nieś to i nieś to. I nieś to, Simon Templar. A my tymczasem idziemy poidentyfikować rzeczy i właśnie dokupić ekwipunek, czyli to, co wam obiecałem na końcu ostatniego odcinka. Ponieważ trzeba się troszeczkę przykoksić i wydać troszeczkę pieniędzy. Oh yeah. Dobra, to chyba... To chyba tu było. Są najlepsze! Nie! Ach, goddammit! Dobra, trudno. Na szczęście zapisałem. Uff, co za ulga. Z przyspieszenia sprzedałem to gówno. A trzeba było to zidentyfikować. Ha! Zapisz. I teraz. Hop. Identyfikacja. Długi sztylet. Maczuga. Świątynna buława. 2 do 4 plus 5. Brzmi ładnie. Grabie. Znaczy widły. Halabarda. I to wszystko. Sprzedajemy teraz. Hop, hop. To na razie nie. To sprzedajemy. Aha, okej, okay, dobra, nieważne. Na pewno sprzedamy sobie to i to oraz to i to oraz to. To, to i to. To na razie zatrzymamy, zaraz zobaczymy, czy to nie jest lepsze w jakiś sposób. Ale nie wyglądają, aż mi ich żal. Żal tu pościska. Aha, właśnie, tu są punkty. Jeszcze podkowy muszę wydać, zapomniałem o tym całkiem. Okej. Okay. Buława. Kto ma buławę w ogóle? Ty masz tylko topór i łuk, a ty masz maczugi. Super, dobra. Temu miecz trzeba kupić. Lepszy. Dla niej sztylet, dla ciebie buława, moja droga. 4, 3 do 9. 3 do 9. Super, super. Młot do sprzedania pójdzie w takim razie. Jeszcze tutaj sprawdzimy. 679. Bosko, 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 bosko. I to do sprzedania. Łap, łap. Dużo śmieci. Do kupienia miecz. Topora żadnego nie mamy. To do sprzedania. Kolczuga. Płytuwa. Kolczuga. W ten sposób zrobimy to. Ona będzie miała teraz kolczugę. Płytuwa, płytuwa. Czy to się da mu założyć na łeb w ogóle? Nie mogę tego używać. No tak, jasne. To przynajmniej realistycznie jest. Buty możesz używać na swoje pęciny? Nie mogę tego używać. Na bosaka, tak? Plus 5, odporność na magię wody, super. 15, 24, 13, 13, 24, 15. No dobrze, okej. Okay. W takim razie masz, ty będziesz nosił to na pleckach, jak prawdziwy nekros. Nasze topory są najlepsze. I teraz sprzedajemy. Raz, dwa, trzy. Trzy. Idziemy teraz, moi drodzy, do płatnerza, który jest tutaj nieopodal, na szczęście. Witajcie! Wytyfy!
Dziwne. Skoro tu nie ma partnerza, to gdzie jest? A, tutaj z drugiej strony pewnie. Gdzie jest partnerz? Gimnazjum? Jesus. Świecące ostrza, niezbędnik maga, zajazd. O, nie wiedziałem, że można sobie punkty ustawiać. Super. Kurde, no i teraz muszę płatnerza znaleźć. Tu jest, dobra. W takim razie jest tutaj, super. My was wyposażymy. Pokaż ekwipunek, sprzedaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. No, mamy 2 i 8. Możemy sobie w sumie kupić jakieś rzeczy. Kolczugi nie. Kolczuga pancerz plus 18 za 1300. Boże święty, jak drogo. I rękawice plus 8. No to ładnie. Okej, nieważne. Dodajmy sobie te 4 punkty, które nam przybyło dzięki dwóm podkowom. Myślę, że można byłoby łuk, na pewno nie. Magię ducha. Magię ducha chciałem mieć tutaj na arcymistrza, wtedy będzie po prostu piękna jazda, naprawdę. Możecie mi wierzyć. Tarczę na mistrza. Kolczugę na eksperta. Okej, dobra, niech tak będzie. I teraz... Na razie ich nie leczymy, trudno. Olać to. Jak będziemy wyruszać na łowy, to wtedy ich podleczymy. Chciałem tutaj kupić bronię. Co my tu musimy kupić? 4 do 2. 5 do 2. Łuk jest lepszy. 4 do 2 plus 3. Wow, okej. Okay. Dobra, kupimy te dwie kuszy na pewno. Kupimy miecz. Nie, miecza nie kupimy, ponieważ... kurde, no może jednak kupić. No dobra, kupię ten miecz, trudno. O, okej. Trzymaj, ziomuś. I teraz tak, kto ma najlepszą celność? 15, ale ma obniżone przez chorobę, wow. 15, 15, 16, 15. No macie tak samo. Więc w takim razie hop. 11, super, dobra. 1. Ty powiedzmy dostaniesz to. Ty dostaniesz to. I ty dostaniesz łuk. Te kusze zwykłe podstawowe są słabe, jak widać. Ten będzie musiał mieć kuszę. To pójdzie na sprzedaż. I to pójdzie na sprzedaż. Sztylet jest, wszystko jest. I tobie mieczyk. I to na sprzedaż. Widzicie, tak się robi interesy w tej grze. Nasze topory są najlepsze. To idzie na sprzedaż. To pójdzie do identyfikacji, do sprzedaży. Prawdopodobnie. Zaraz to sprawdzimy. Na szczęście tutaj wszystko jest blisko. Rzadkie towary z całej krainy. Ofiara. Okej, dobra. I tak posprzedaję te wszystkie rzeczy, które są mi niepotrzebne. Leczenie chorób. Leczenie paraliżu to się jednak przyda. Światło pochodni, powolne spadanie, ognista poświata, los, utrwalenie, zniszczenie nieumarłych. Leczenie chorób, ofiara. Dobra, ofiarę też damy. Hymn nadaje się do śmieci. Leczenie chorób, lodowy pocisk, leczenie chorób, kamienna skóra. No nie wiem, czy leczenie chorób jest takie słabe, skoro tutaj wszyscy chorowici teraz są. I skripowalne spadanie do sprzedaży. Sprawdźmy, co ona w ogóle ma. Ona ma jakieś fajne budki. Szybkość plus 3 za 1000. Za 500. Za 800. Przyjemnie. Okej. Jeszcze jeden wydatek nas czeka. A mianowicie kupienie lepszej kulczugi naszej kapłance. My was wyposażymy. Kup. My was wyposażymy. No dobra, fajnie.
Czy ty masz zbroję płytową, ziomuś? Ty masz zbroję płytową na trójeczkę. Płytowa, skórzana, skórzana, kolczuga. Okej, okay, fajnie, całkiem damsko wygląda w tym, super. No i ty masz kolczugę plus 8. Zobaczcie, taka brudna, a na nim taka czysta. Oh yeah. No dobrze, okej. Okay. Myślę, że jesteśmy już gotowi. Zostaje tylko pójść do świątyni, uleczyć ich. Jesteśmy gotowi do podboju. I to są śmieci. Tak, sukces! Morda! Proszę cię. Kto ci podkładał ten głos? Jakaś dziwna kobieta. Boże, mam nadzieję, że ta kobieta właśnie nie ogląda mego let's playa. Ta, co podkładała. Te pulpy... Na razie będę nosił, trudno. Trudno. Jeszcze jedna rzecz. Eliksiry, czary. Czary, eliksiry. Wielki wybór pradawnych artefaktów. Pradawne artefakty pokaż. Ojej, trochę drogie. Aczkolwiek kamienna skóra, wirujące ostrze, słabe leczenie błędu. Kamieni nie będę kupował. To bym kupił, na pewno. Identyfikacja wrogów. Nie. Nic. Nic. Szajs. Dobrze, masz. Gdzie to jest? Gdzie jest ten pasek? The fuck? Gdzie jest ten pasek? Czy... Nie, ja przecież paska nie kupiłem. Ja kupiłem szatę, głupi jestem, sorry. Pancerz plus 3. Ojejku, oni są słabi, kurde. Słabi są, słabi są, słabi są. Minotaur w pelerynce, to jest plus 3. Plus 5. Po co ja to kupiłem? No dobra, nie. No dobra. Niepotrzebnie to kupiłem, naprawdę niepotrzebnie. Totalnie... Totalny brak wyczucia i kasy. Niepotrzebnie to kupiłem. Świątynia. Szkoda mi eliksirów troszkę na leczenie z choroby, ale trudno. Świątynia taniej nas wyleczy. Eliksiry się przydadzą w polu bitwy. Słup ognia. Ale nam kasy zjechało, o panie. Nasze sanktuarium jest dla was otwarte. A, za drogo. Co jest? A, bo to jest trucizna. Dobrze. No co jest? Inaczej. Ponieważ on jest chory, a ona jest zatruta, więc skoro on jest chory, to pito... A teraz jest zatruty. Dobra, wiecie co, to nie ma sensu, bo to oni są w ogóle chorzy i zatruci i w ogóle sparaliżowani chyba wszystkim naraz, więc po prostu wydam te 300 golda na uleczenie i możemy iść dalej. Pójdziemy troszkę zapalować. Zresztą jakoś nie mam celu za bardzo, nie wiem gdzie iść. Wrócimy chyba na wyspę krwawego sztyletu jeszcze na chwilę, oddać zadanie, zdobyć kasy i pouczyć się. Nasze sanktuarium jest dla was otwarte. Tak, zdecydowanie tak zrobimy. Chociaż w Ravenshore, my mamy tutaj jeszcze ekspert miecza do wyuczenia się. Ale to w takim razie to później. Chociaż nie, kto ma eksperta miecza? Ty. Ty masz ekspert miecza, dobrze. Dobrze, wróćmy w takim razie jeszcze szybko na wyspy krwawego sztyletu. Tam załatwimy raz, dwa interesy. Ach, kurde, jakie to jest irytujące. Dobrze, za chwilę wracam. Okej, okay, już jestem. No trudno, trudno, w takim razie skoro nie, to nie. Nie trzeba olać to. Jak będzie dzień odpowiedni, to wtedy sobie popłyniemy. A tymczasem idę się nauczyć eksperta w mieczu. Chociaż kurde, przecież ja ci muszę zwolnić, więc się nie nauczę. No dobra, okej. Okay. I tak koniec już odcinka, więc po prostu się namyślę w najbliższym czasie, w kolejnym odcinku. No i pomyślę, czy iść dalej zwiedzać, czy poczekać w karczmie i potem popłynąć do
do Ravenshore, znaczy do Wysp Krwawego Sztyletu. I tyle, no. Dobra, dzięki wam za oglądanie serdecznie. Trzymajcie się, ludzie. Dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach tego Let's Playa do Might and Magic 8. Pa, pa. Cześć.